Mecz z drużyną z Wysokiego Mazowieckiego, wygraliśmy 3-1. To był ostatni mecz z rundy zasadniczej tego sezonu. Poziom spotkania nie był za wysoki. Najprawdopodobniej moi zawodnicy, jak też ja, byliśmy zestresowani trochę i ilością kibiców. I chyba tym, że to jest już koniec. Miejsce w lidze mieliśmy zapewnione drugie, tak więc już tak trochę luźniej widocznie podeszliśmy, aczkolwiek udało się. W drugim i w trzecim, czwartym secie pokazaliśmy jednak charakter. Trochę więcej zmian, dałem pograć dzisiaj wszystkim zawodnikom. Może to też lekko wpłynęło na kilka punktów in minus, aczkolwiek cieszymy się ze zwycięstwa i z zapewnienia sobie gry w barażach. Ogólnie dzisiaj były rozdawane wyróżnienia z dwóch źródeł, że tak powiem. Jedno to było PZPS, srebrne odznaki, to dostali bardziej zasłużeni, więcej lat działający ludzie przy siatkówce, zarówno trenowaniu i graniu. I wyróżnienia dla ludzi związanych bezpośrednio z naszym klubem, którzy zakładali bądź też trenowali w klubie wiele lat. Między innymi ja dostałem taką statuetkę, bo bodajże jeden albo dwa sezony jedynie nie grałem, a w tym roku jeszcze trenuję. Na pewno w tym sezonie pojedziemy na baraże. Taki jest plan. Mam nadzieję, że sponsorzy dopiszą i zbierzemy środki na ten wyjazd. Jeżeli chodzi o następny rok, to minimum przed tym sezonem mówiliśmy, że trójka. Udało się w dwójce, jedziemy na baraże. Za rok na pewno minimum to będzie dwójka. Po cichu liczymy na to, że uda się powalczyć o mistrzostwo ligi. W tym roku zabrakło niewiele, bo mamy tyle samo punktów, co lider Biebrza Lipsk. Jedynie przegraliśmy stosunkiem setów, tak więc za rok mam nadzieję, że będzie lepiej.